Cześć, cześć, dzień dobry kochani. Z tej strony Luna i zapraszam Was na kolejną kawkę z haftem. I na wstępie chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie słowa wsparcia i takie miłe, yy, miłe komentarze mówiące o tym, że lubicie kawkę z haftem, że lubicie to jak ją prowadzę, że nie przeszkadza wam yy, mała różnorodność. Tematyczna na, na kawkach i na kanale. Jest to dla mnie bardzo ważne, z racji tego, że no nie byłam pewna, czy nie przynudzam po prostu. Wybaczcie trzeszczenie, ale mam drewnianą sofę kana łóżko i no, jest rozeschnięte. I jak ja się wiercę, to ono skrzypi, a ja się wiercę. <todgłosy> Wracając do tematu, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, bo to są dla mnie słowa wsparcia, co tu dużo mówić. Ogromnie się cieszę, że mile spędzacie, mile, miło, nie wiem, która odmiana jest prawidłowa. Spędzacie czas na kawkach, że chcecie, aby się pojawiały. Dla mnie jest to ogromny motywator do tego, żeby rozkładać się z obiektywem kamery w telefonie. Fakt, nie jest to nic profesjonalnego, nie jest to absolutnie najwyższych lotów. Ja nie poświęcam ciężkich godzin na jakieś, nie wiem, renderowanie tych filmów, po prostu. Jak nagram, jak wyszywam i mówię do Was, to wrzucam na YouTube. Jeżeli dodaję zdjęcia, no to przepuszczam to przez program, w którym te zdjęcia dodaję. On sobie popracuje, poskleja to i wrzucam to na YouTube, więc. Nie chcę poświęcać na to więcej czasu, bo tej przestrzeni nie bardzo mam. Wolę w tym czasie faktycznie mm, wyszywać rysować, malować czy w najbliższym czasie już się pogoda ładnie poprawia to również spacerować. Tak to tytułem wstępu. Teraz od kiedy włączyłam kamerę to macie rzut na haft. Haft przeniosłam na krosno. Krosno z ramą 80 cm ale haft ma 50 cm na 50 mniej więcej centymetrów bo ma 300 na 300 krzyżyków na 18, no to tak na oko wychodzi mi około pół metra. Mam po 10 cm z boku kanwy, więc z bocznym naciągiem ta 80 świetnie mi pasuje. Po raz pierwszy naciągałam kanwę na Hmm, na ramę. Wiem, że tu na górze, tu na górze mocniej mi się ściągnęło. Tu jest troszkę jakby luźniej, i przez to takie trochę pijane są te linie. <noise> Ale machnęłam ręką. Jak już założyłam, to jest założone. Nie chce mi się tego poprawiać. Mam nadzieję, że fakt, że jest to tak yy, nie do końca super laserowo naciągnięte, nie będzie miało to większego wpływu na, yy, na ostateczny kształt pracy. A nawet jeżeli coś tam będzie, no to w praniu się to wszystko jakoś wyrówna, wyprostuje. Jak się nie wyprostuje, to będę miała nauczkę. A może, ponieważ ja jestem dosyć yy, nerwowa. Może po prostu za jakiś czas uznam, że doprowadza mnie ten, ta nierówność do szału i poprawię to. Są trzy opcje. Która z nich będzie, to czas pokaże. I tak. Na ostatniej kawce byłam gdzieś tu. To był piątek. Dokończyłam tutaj. tutaj. To było straszne. Tu jest jakaś taka mieszanina. Yy, Zdokończyłam tutaj ten tego świerka, tutaj ten dół. No i już od yy, poniedziałku, od początku tygodnia, zaczęłam wyszywać kolejną stronę, dziewiątą. Yy, w kolejności u mnie szóstą. U mnie piątą, przepraszam. No bo. Tak, jak mówiłam, nie poszłam tam w prawo, tylko poszłam w dół, ale teraz już będę szła w prawo i dopiero jak skończę te dwa rzędy są dwa rzędy, po niecałe osiem kratek no to dopiero wtedy przewinę i pójdę w dół. Jestem tutaj, jak widzicie. Widzicie? No, o. Jak widzicie tu jest piętnasta kratka, piętnasta setka, dokładnie w połowie, no dobra nie dokładnie tam cztery dziesiątki, no to w niecałej połowie 15 setki kończą się te dwie strony, no i 15 setka jest niespełna połową całego haftu, więc widzicie, że no to będzie takie, no i tutaj... Tu też jestem jeszcze nawet nie w 15, tylko niespełna 14 kratce, więc no to tam jeszcze dotąd zostało mi sporo. Co jeszcze chciałam powiedzieć? To chciałam powiedzieć, że od, od wtorku wyszyłam na, na tym krośnie. Wcześniej nigdy na krośnie nie wyszywałam. Poza próbami yy, miałam na puszczyku tamborek Takimi klipsami, o takimi klipsami sobie przytwierdziłam do, do, do mniejszej ramy, bo krosno kupiłam z mniejszą ramą. 30 na 40 bodajże, a 80 z poprzeczką, bo to jest wilga. Z tą poprzeczką arabeski, oryginalna, bo popatrzyłam, ma wypalone A, tylko ja ją odwrotnie złożyłam i A z obu stron mam w środku zamiast na zewnątrz. Nie ma znaczenia dla działania Krosna. Wracając, no to wtedy sobie tego puszczyka tam przytwierdziłam do tej, do tej ramy i coś tam próbowałam wyszywać, natomiast no, to była mniejsza rama, ja byłam w innym pomieszczeniu, na innym biurku. Natomiast tutaj przyniosłam to krosno do salonu, na którymś filmie mówiłam, że gdybym to wielkie krosno rozstawiła na, w salonie, to mąż by się za serce złapał, yy, ale się nie złapał. Yy, przyszedł, zrobiło to na nim wrażenie, zrobił takie, ło, to będzie takie wielkie. Miał na myśli haft. Yy, jedyne co, to ja powiedziałam, wiesz, no jak rozłożę stół, to będzie mi trochę miejsca dla Ciebie. On tak popatrzył na mnie i mówi, wątpię. I miał rację. Natomiast jest miejsce z tyłu za ramą na stole. Jest miejsce na kota, który tam czasami wskakuje i sobie śpi. Może się na stole rozciągnąć, bo no, nogi, nogi krosna są szeroko i jest ta przestrzeń. Ja tam łapą grzebię, bo tam mam taką maleńką popiółkę na obcięte nitki. Pokażę Wam. Ja nie pamiętam z czego ja mam taki pojemniczek. To on tu ma, jest na taśmę klejącą. Ja w tym coś kupiłam. Naprawdę nie, nie pamiętam, co w tym kupiłam. No ale gdzieś ten pojemniczek znalazłam i on na, na, na niteczki jest fantastyczny, bo mogę go zamknąć, ale łatwo się otwiera. Kot mi tych nitek stamtąd nie wyżrę. A, a propos kota, to ja może zacznę, zacznę wyszywać i zaraz Wam coś opowiem. Bo ja dzisiaj do opowiedzenia mam dwie istotne rzeczy. Po pierwsze. Kot, a po drugie pszczoła. i pomidory. Dobra. Mm, to ja muszę teraz tylko sobie wybrać, bo nawlekłam sobie już nituchny i sobie wybrać, którą ja mam. Ale tą, co bym chciała, mam. Dobrze. To już myślałam, że akurat tej. Co tutaj mam najbliżej, to to nie nie wybrałam. Nie nawlekłam, zawiesiłam się, bo sobie próbuję przypomnieć, czy ja coś jeszcze chciałam powiedzieć. No, to jeszcze może powiem tak, że na całość tego haftu naniosłam sobie już siatkę pisakiem prym i na całe te pół metra kwadratowego, no bo pół metra na pół metra to z pół metra kwadratowego. No. Musiałam sobie przypomnieć matematykę, czy ja czegoś nie pokrzaniłam. Starczył mi cały ten pisak i nie widziałam, żeby się tam zrobił jakiś taki mniej, mniej piszący, więc bo obawiałam się po filmie pani z Czas na Haft, że wydajność tego pisaka jest nieadekwatna do jego ceny. Natomiast jak na razie. Hmm, jest ok, starczyło na, na, na tą powierzchnię. Nie wiem, czy jak się zabiorę za jakąś inną pracę kiedyś tam w przyszłości, to, to czy na tą drugą starczy, czy on może długo leżeć, ale jestem zadowolona, że sobie to całe zrobiłam. Jakby miał wietrzeć w czasie nieużywania, no to już mnie, przynajmniej w tym hawcie to nie dotyczy. Teraz się tylko zastanawiam, czy bo mam tak ustawione to krosno, a nie próbowałem na nim dzisiaj wyszywać w tym ustawieniu, czy będzie mi wygodnie. Ja sobie je przesunę, dam radę je przesunąć. Nie mam rady, bo tu mam laptop. Sobie kapkę przesunę, zaraz Was przesunę do. Tutaj już będę zaraz resia robiła. Ostrość. Tak. Czy może ja powinna je bardziej przysunąć do siebie? Oj, nie będzie mi wygodnie, ale damy radę. I tak. Dobra, zahaczyłam, żeby mi się nitka nie uciekła. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? O, tak sobie zrobię, to. Będzie mi troszeczkę wygodniej, i poduszkę wezmę, żeby rękę oprzeć. Codziennie robię to na tych poduszkach, a teraz sobie nie wzięłam, nie? Chciałam Wam powiedzieć o kocie, a mianowicie o antku, ponieważ antek przez. Yy, yy, od weekendu wymiotował rano po. Yy, Zjedzeniu śniadania, a wiedząc o tym, że. bo to nie pierwszy raz, a wiedząc o tym, że on ma jakąś taką dziwną tendencję do tego, żeby po zjedzeniu śniadania zwymiotować to śniadanie, dawałam bardzo malutkie porcje. No ale niepokoiło mnie to, że nawet te malutkie porcje potrafią u niego wywołać jazdę w brzuchu. Tak mu jeździło w tym brzuchu, że. No to aż było śmieszne, jak to brzmiało. Tak, jeszcze was przesunę, bo jeszcze będę chyba kombinowała. No tak, jeździło mu w tym brzuchu przestraszliwie. No i ja. Mm. Mając w pamięci, że tak powiem, smutny koniec dwóch moich poprzednich kotów, wspominałam Wam o tym, że Ciapek i Luna odeszły na nerki. Przy czym Luna zdecydowanie przedwcześnie, bo raptem w wieku 8 lat, i też yy, efektem, nie efektem, tylko znaczy efektem niewydolności nerek. Było to, że ona wymiotowała, ale ona wymiotowała po każdym posiłku i dłuższy czas. Ja się kompletnie nie zorientowałam, że coś się dzieje, i no, czuję się bardzo z tego powodu winna. I teraz zawsze dmucham na zimne, a ponieważ od kiedy przeprowadziliśmy się do Oławy, nie byłam z kotami u weterynarza, ponieważ no, nie było takiej potrzeby. Ja ich nie chciałam stresować dodatkowo. Wszystko było dobrze. Na no, to już dwa lata. I Antek tu zaczął coś świrować, to ja, po, to ja stwierdziłam, no bierzemy go na kanał. Znaczy to jest stwierdzenie mojego męża, on po prostu to porównuje do jak się bierze samochód na kanał, tak? Przegląd raz, raz do roku. No i uważam, że raz do roku należy zrobić badania krwi zwierzakowi, żeby wcześniej wykryć jakiekolwiek nieprawidłowości i móc zadziałać tak, żeby potem nie było rozpaczy. No i poszliśmy z antkiem we wtorek rano yy, na, pobra na pobranie krwi, co się wiązało z tym, że ja obłagałam panią weterynarz, żeby mnie wcisnęła przed otwarciem gabinetu, yy, kiedy ona, zanim otworzy gabinet, ona ma poumawiane zabiegi chirurgiczne. Co jest całkiem logiczne, bo ona tam zaczyna od, od którejś godziny, tam nie wiem, 8.30, umawia się na nie wiem, sterylizację, operację, cokolwiek. No i nikt jej tam nie wchodzi, bo gabinet czynny od 10.15 i ma spokój i może się skupić na tej chirurgii. No, normalne kontrolne wizyty ma już w godzinach takich późniejszych, tak. Ale ja ją ubłagam, żeby ona mnie wcześniej. Wrzuciła, ponieważ antek jest o tyle trudny, że no jak on jest głodny, to on nie da żyć. Nie ma opcji. To, to będzie takie irytujące, że no do tej 10.15 bym po prostu zwariowała z nim. I ona powiedziała, że ona ma kicie na sterylizację. To w momencie, kiedy kicia będzie zasypiała, to ona może pobrać antkowi krew. I się udało. Jaki on był grzeczny. Ja się nie spodziewałam, że ten mój czarny czort to będzie taki grzeczny, spokojny i tak sobie da bez problemu tą krew pobrać. Ja go trzymałam na siedząco. Ona mu tam pobierała dwie fiolki, bo pakiet poszerzony wzięliśmy. No bo Antek to już jest seniorek, to, to już jest y, dyszka. Ja wiem, że to jest w tym wypadku, ja bym mu to porównała do takiego y, 55 lat no nie, na, na ludzkie no ale jednak od 8 roku życia kot jest zaliczany do seniorów A, dobra i no ja byłam dumna z mojego kotka że on taki grzeczny, że on tak się umie zachować, nie podejrzewałam go nawet o to, nigdy o, teraz tak ładnie wyostrzyła z nerwów oczywiście rozdrapywałam skórki przy paznokciu, czekając, aż pani doktor przyjedzie na mnie, bo oczywiście wcześniej poszliśmy. No. I dopiero dzisiaj no wczoraj się zgapiłam i za późno zadzwoniłam do, przy, znaczy do gabinetu. Okazuje się, że w środę, jak biblioteki, gabinet jest czynny po prostu trochę krócej. No i dopiero dzisiaj oddzwoniła do mnie y, pani doktor z informacją, że Antek biochemię ma bardzo dobrą, co mnie mocno ucieszyło, dlatego że biochemia to są te wszystkie parametry wątroba, nerki, trzustka i tak dalej. Jedyne co to ma tam jakieś bazofile pod, w morfologii y, podwyższone, co może oznaczać, że kot jest zarobaczony. I niewykluczone, bo znowuż od kiedy się przeprowadziliśmy nie odrobaczałam parchów. Więc bardzo możliwe, że, że po prostu i te aspekty związane z jeżdżeniem w brzuchu i te wymioty nad ranem mogą być związane z tym, że kociak ma po prostu robale. No. Więc jeszcze weźmiemy keire na kanał i y, hurtem je oba y, odrobaczymy. Moment. Okej, okay. A o, bratam. Yy, I oby tylko u, u, u Kejruni wszystkie parametry wyszły, wyszły dobrze, bo ona się świetnie czuje. Wymiotuje bardzo rzadko, i to zawsze jest kwestia związana z zakłaczeniem czyli po prostu musi zwrócić kłaka i jest spokój na następne półtora miesiąca, dwa. Czyli całkiem powoli się zakłacza. A ona nie jest taka lubiąca, jeść owiec jak Antek. Antek to dzień bez trawki czy owsa dniem straconym. Natomiast nie, tam może sobie chapnie, bardziej się tym pobawi, niż to zje. Hmm. Ale wiecie. Dziwne schorzenia, zwłaszcza nerki, to jest cichy zabójca. Koty bardzo długo nie dają kompletnie po sobie znać, że coś jest nie halo. A wyniki no, mogą być różne. Ale powiem wam, ulżyło mi, że, że Antek ma dobre wyniki. To, to, jest, to jest bardzo takie... Jakieś tak dzień się jaśniejszy nagle zrobił. Mm, tak, pomijając fakt, że weszło słonko. Wcześniej były chmurki. Ale jak się człowiek dowiaduje, że jego ukochane zwierzątko jest zdrowe, to a martwił się, no to to jednak poprawia się nastrój. To jeszcze Wam tylko takiego off topika powiem, że... Idę, jadę jutro z mężem. Spotykamy się ze znajomymi z Wrocławia, z przyjaciółmi. Zresztą z tymi samymi, którzy byli na moich urodzinach, bo mm, zrobili smaka mi, że odkryli pizzerię, gdzie podają pizzę pierogową o smaku pierogów ruskich. Lubię pizzę, lubię pierogi ruskie. Połączenie może być. Oni twierdzą, że jest fantastyczne i jestem w stanie w to uwierzyć. Mam ogromną ochotę to zjeść. Dla mojego męża jest to abnegacja i on stwierdził, że on tego absolutnie nie będzie jadł. Ale i tak y, y, całą trójką stwierdziliśmy, że i tak mu zamówimy, dlatego że jak skosztuje od kogoś z nas, to będzie chciał. Hmm. A to wrócę górą. Musiałam się zastanowić, jak poprowadzić krzyżykiem. Dobrze. Ech. Moment. Bo ja tutaj nie mam tych elek wyszytych. No nie mam. No trudno, jak nie mam, to nie mam. Raz, znaczy cztery. No to do wyszywam później. Zaznaczyłam, a, że wyszyte, a nie wyszyte. Bo jestem w dobrej kratce, tak. No, powiem Wam, co myślę o tej pizzy pierogowej. Czy to faktycznie będzie dobre? Bo pomysł wydaje się mega ciekawy takie włosko-polskie małżeństwo smakowe. A Dziwne jest to, że ja jestem taka do tego zapalona, ponieważ ja jestem ogólnie bardzo zachowawcza, jeśli chodzi o jedzenie. Ja lubię jeść to, co znam i co mi smakuje. Więc zazwyczaj, jak zamawiam pizzę, to jest to pi pizza. Y bardzo często nazywa się capriccioza, ale nie we wszystkich pizzeriach, w którym się szynka i pieczarki. Czasami skuszę się na coś pikantnego, bo lubię pikantne żarcie jakieś peperoni, coś w tym, w tym stylu. Hmm, tak. No zobaczymy. To będzie, to będzie ciekawe doświadczenie. Jestem mega ciekawa tego, jak to będzie smakowało. To pomysł mi się podoba, ale efekt tego pomysłu czy jest faktycznie tak dobry? Przecież powiem Wam, że z tymi znajomymi mamy podobne gusta smakowe, więc no, ufam ich zdaniu na temat tego dania. Dobra. Coś chciałam powiedzieć wypadło. Miałam na końcu języka, ale skupiłam się na krzyżykach i nie wypadło kompletnie. Ach. Nie dotyczyło to kota. Hmm. No nic. Chciałam jeszcze wam powiedzieć. Jeśli ktoś czyta mojego Facebooka, to... To ja się tu powtórzę po prostu, że grudzień i styczeń były dla mnie dosyć ciężkimi miesiącami w tym roku. Na filmach tego starałam się nie okazywać. Czy mi się udało, nie mam pojęcia. Natomiast były dla mnie trudne o tyle, że osoby, które mnie troszkę dłużej słuchają, wiedzą, że ja mm, leczę się na depresję i lęk uogólniony. I w grudniu dominowały u mnie epizody, właśnie lęku i bezsenności. Nie mocne, bo biorę leki, które... Ja na, to na te leki fantastycznie zareagowałam. Naprawdę. Maleńkie dawki biorę, a tak skuteczne są, że w ogóle wiecie, no, funkcjonuje na co dzień. Natomiast niunia się wierci na, na drapaku, stąd... Y zatrząsł się telefon. Natomiast w grudniu pomimo brania leków były właśnie takie epizody z niezbyt silnym, ale jednak odczuwalnym lękiem z takimi z. Z takimi odczuciami w ciele. No i z troszeczkę utrudnionym zasypianiem. Natomiast styczeń był bardziej e, depresyjny, można powiedzieć. Dominowały w nim dni z obniżonym nastrojem, z takim poczuciem hm, Ja już to mówiłam że wszystko, co nie wiązało się z haftem krzyżykowym, z moim tym projektem, resiem, wywo wywoływało we mnie wewnętrzny fuj, a to dlatego, że ja najnormalniej w świecie nie odczuwałam i nie dostrzegałam w robieniu czegokolwiek innego sensu. Jedyne, jedyny sens odczuwałam, i dostrzegałam w hafcie krzyżykowym i nagrywaniu kawek z haftem. I tak jak Iwona z... była mini minikrawcowa obecnie z kanału Terapia Mulinowa. Kita, nie antkuj mi tu, uciekaj. No. Prowadzi kanał Terapia Mulinowa. Na w, na w pierwszych filmach ona tłumaczy skąd w ogóle yy, nazwa serii, bo wcześniej kanał się inaczej nazywał, ale te początkowe filmy. Ona tam wyjaśnia, co chodzi z tą terapią mulinową. To odsyłam do Iwony. Yy, to jest dokładnie. Tak myślę to, o czym ona mówiła. Że. oprócz farmakoterapii i leków, które przyjmuję, to właśnie haft krzyżykowy i społeczność Flostuba. Tak, bo tak się nazywa hafciarski YouTube. Najbardziej wspomogła mnie w moich zmaganiach z moimi zaburzeniami. No. Chodź to malutka, bo wyszywam prawie codziennie. Naprawdę na palcach jednej ręki mogę policzyć dni, kiedy nie miałam sposobności usiąść do haftu. I to, że ja, gdzie nożyczki zgubiłam? Aha, to. To, że ja sobie ten projekt wcześniej przygotowałam. Czy tak jak yy, wiele z Was ma projekty zakupione od projektantów z firm typu Haed, Coricamo czy Golden Kite albo cała masa innych, których nie kojarzę, nie pamiętam. Zgubiłam jedną igłę, jestem z tego powodu bardzo smutna. Mam zapas. Bo sobie zrobiłam, ale, ale smutna jestem, że jedną zgubiłam. Ten, ten schemat jest już zrobiony. Czy przez kogoś, czy przez, tak w moim wypadku, przez program. Zatem zasady zostały już ustalone i ja nie muszę się zastanawiać, co zrobić, gdzie wbić igłę, jaki kolor wybrać, bo to już zostało zrobione, jedyne co to mam podążać za schematem, za wcześniej ustalonymi wytycznymi i to jest tak mm, jakby to określić tak wyciszające, tak uspokajające dające no niesamowite wytchnienie rozregulowanemu organizmowi muszę sobie nawlec bo myślałam, że tylko jedną nitkę zużyję tego, tego symbolu, a tu surprise. Więcej. Że każdego dnia, jak, czy jak mam zupełnie wolny dzień, to praktycznie od rana siadam w weekendy. Chyba, że no, w weekendy teraz gdzieś tam z mężem sobie jeździmy, ale albo sobie robię taki dzień, bo na przykład no wiecie, że ze zleceniami u mnie kiepsko. A malować czegoś, żeby namalować, to już też mówiłam, że nie dostrzegam sensu. No, ale dostałam zlecenie, na lisa. Na lisa i suweczkę, To jest najmniejsza polska sowa. Dokładnie się tak słodko nazywa, suweczka. Hmm. gdzie jeszcze jest ten ten znaczek tutaj, dobrze więc ja go mm, tam poranno, wczesno, po godzinach robię zlecenie potem Przechodzę do haftu. Oczywiście powiem wam, jak uwielbiam malować i rysować, tak. Nawet ze zleceniem mam tak, że czekam, aż, że tak powiem, mój wyznaczony czas na pracę minie i mogę usiąść do haftu. To działa dla mnie, na mnie bardzo, bardzo terapeutycznie. I z tego co wiem, to nie tylko na mnie, bo ja już o terapeutycznym działaniu haftu krzyżykowego słyszałam i czytałam wcześniej. Natomiast teraz od miesiąca mogę, mo mogłam się przekonać osobiście, jak terapeutyczne jest to działanie. Zatem, hmm. no, jestem ogromnie wdzięczna, że, że mam taką sposobność, że znalazło się coś takiego, co um, rozświetla taki trudniejszy dzień. Nie pozostaje też bez znaczenia fakt że wraz z hmm, haftem krzyżykowym w moim życiu pojawiło się kilka naprawdę fantastycznych dziewczyn. I. Ja sobie nie zdawałam wcześniej sprawy z tego jak brakuje mi kontaktu z ludźmi którzy nadają na tych samych falach. Hmm. Z którymi łączy mnie ta sama pasja. I teraz, kiedy nagrywam dla Was kawki z haftem, Wy mi piszecie. A propos tego, co nagrałam, oglądam Wasze filmy, mogę Wam napisać, a od niedawna mogę się z Wami skontaktować na żywo na Discordzie. To. Hmm. Mogłabym powiedzieć, że mój poziom socjalizacji z własnym gatunkiem y, wszedł na zupełnie nowy poziom, no ale to jest oczywiste. Natomiast y, to, jakie to ma przełożenie na moje zdrowie psychiczne, no to jest już zupełnie inna, inna rzecz. I jest to. Ja szukam słowa nie mogę być niepoliczalne tylko bezcenne może takiego określenia użyję że jest to no, nie do przecenienia i tutaj naprawdę naprawdę dziękuję wam za to że chcę wam się nagrywać te filmy um, poświęcać swój czas na to, żeby wyjść z tym do, do ludzi, takich jak ja chociażby um, dziękuję za to, że piszecie że piszecie komentarze dzielicie się swoimi przemyśleniami na temat tego, co ja tam mówię czy działam tutaj się wbiję Ech, dobra teraz to bo to jest dla mnie naprawdę piękne, jak, jak lekarstwo niemal. Momencik, bo trochę sobie tutaj źle w jeden krzyżyk wyszyłam i muszę się odnaleźć. Na szczęście one mają tak zbliżone kolory. Jeszcze mnie wierciło w nosie, przepraszam. Aha. Aha. Dobra. No to już jestem w domu. Poczucie jedności z własnym gatunkiem no, jest dla nas, jako ewolucyjnie społecznego gatunku, saka no nieodzowne do prawidłowego rozwoju mentalno-psychicznego, tak? Zresztą to pokazała pandemia, jak nas pozamykali i jak bardzo wiele osób naprawdę ciężko znosiło to, tą izolację. No ja jestem trochę introwertyczna i bardzo lubię swoją samotność, ale no jednak mimo wszystko... Nie zdawałam sobie sprawy, że w tej mojej samotności brakowało mi przede wszystkim ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i jest, ja mam z nimi jaką, jakąś wspólną um, nić porozumienia. Nie wiem, czy, czy jasno wyrażam swoje myśli. W ogóle powiem Wam, że ta kawka z haftem miała być na zupełnie inny temat, ale trochę się nie przygotowałam. I chciałam tak na szybko wrzucić informację o tej pszczole, bo jest ciekawa. Przepraszam, musiałam się troszeczkę no-okiełznać swój nohal. No, ale mówię, nie przygotowałam się za bardzo, bo jakoś tak y, okazało się, że jutro, jutro jest piątek, dzisiaj jest czwartek, nie będę miała możliwości tak y, przygotować kawki z haftem, dlatego dzisiaj do niej siadłam. Jeszcze czekałam cały czas na te wiadomości o Antku i o jego, y, o jego zdrowiu i wynikach krwi, i ostatecznie nie zrzuciłam zdjęć. Z aparatu na, mm, na komputer, a potem musiałabym je przesłać na telefon. Ej, następnym razem, bo chodzi o niezwykłą pszczołę. No, musiałam jednak okiełznać mój nos i mm, światło za okna, bo Słońce mocne wyszło i mi tutaj bardzo kontrasty robiło, i bałam się, że potem film będzie. Na filmie będzie widać te kontrasty mocno. No, więc tak, jeśli chodzi o kwestię pszczoły, jestem nieprzygotowana. No ja wiem, że teraz wszyscy się zastanawiają, Boże, jaka pszczoła, Boże, jaka pszczoła. Fantastyczna pszczoła. Tyle Wam powiem. A resztę Wam powiem jak w następnej kawce. Albo zrobię yy, kawkę z haftem ekstra w tygodniu. Bo, bo czemu nie? Kto mi zabroni nagrywać kawki niemalże codziennie? Chciałabym tej codziennie, byłyby takie kawkowe vlogi. Może znalazłby się nawet ktoś, kto by się ucieszył z takiego y, nadmiaru <laughs> kawek. Kawki, i tu mam na myśli ptaki kawki, to się już y, za budowanie gniazd zabierają. Intensywnie widzę, latają. No i dobrze. Będą wyprowadzać kolejne pokolenia kawek. Na marginesie. Nazwa kawki nie pochodzi od, jak niektórym się wydaje, od koloru, bo kawka nie jest koloru kawy. Jest. Grafitowa bardziej w różnych odcieniach szarości. Nazwa pochodzi od dźwięku, który ona wydaje. A jak ktoś słyszał kawkę, to jest w stanie sobie wyobrazić, że to jest takie kawkaw. Że no. nie mam pojęcia, jakie jest po angielsku kawka. No, nie wiem, nie wiem, nawet nie wiem, jakie jest po łacinie. Hmm. Nadmieniając do poprzedniego filmu, w którym właśnie zadałam Wam takie pytanie, czy mam zacząć nowy projekt, czy, czy nie. Czy znaczy, co o tym myślicie? Bo wiadomo, że to ostatecznie ja podejmę decyzję, ale chciałam też poznać zdanie osób, które poświęcają swój bezcenny czas na to, żeby oglądać moje wyczyny hawciarskie. Wiele z Was, yy, kochani. Jednogłośnie powiedziało, że to ode mnie zależy, bo to mój kanał i jak ja czuję. Ech. Ja się zgadzam z tym, że robienie czegoś na siłę pod publiczkę nie ma sensu. Bo z A w międzyczasie. Ech. wygenerowałam piękne obrazy kotów i wilków. Ponad to co wam pokazałam tam trzy rude kotki jesienne i lisek to ja mam jeszcze właśnie takie inne koty troszeczkę innej stylistyce i wilki. I stwierdziłam, że tego jest za dużo. Ja się muszę z tym bardzo długo przespać. I na razie, pomimo tego, że zwolniłam sobie sto, jak z tamborkiem, na razie nic nie zaczynam. Na dzisiaj, gdyż ym, nie wiem, co miałabym zacząć. Najnormalniej w świecie yy, serducho pika do tylu projektów, że mm, no właśnie, jak to się mówi, osiołkowie w żłobie dano, w jednym owies, w drugim siano. A ponieważ i on tak nie wiedział, co ma zjeść, aż padł z głodu. Moim zdaniem bardzo głupie przysłowie, ale yy, wiem, co ma, jaki jest jego przekaz. Natomiast każdy szanujący się osią najpierw zjadłby jedno, potem drugie, niezależnie od, od kolejności. I nie, nie, nie przejmował się wyborem. Siedzę i kiwam głową, do tego nie możecie widzieć, ale tak kiwam głową do własnych myśli, że właśnie tak. Ja bym tak zrobiła, jakbym była tym osiołkiem. No i na no, upartego wbij się z tymi, z tymi projektami. Też tak można zrobić, po prostu zacząć dodatkowo jeszcze pięć nowych projektów. Kto powiedział, że tak nie można, tylko logistycznie. Nie wiem czy bym podołała, to raz, a dwa, yy... aha tutaj mam szósteczkę, Dobra. a dwa, yy, no to dużo miejsca, dużo mulin, yy, dużo organizerów, dużo igieł, wszystkiego dużo. Moment, sekunda. Nie, no dobrze, dobrze. Już się przestraszam, bo mam dwa takie same znaczki, tylko jeden jest pionowo, drugi jest z poziomu. I tak się właśnie patrzę, czy ja na pewno dobrym robiłam, ale dobrym robiłam. Po prostu obok jest ten drugi, i, 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 i jest w sumie podobny, więc. Dobrze, to jeszcze tutaj, w tej kratce. On jest, ależ mi się kichać chce, wierci mnie w tym nosie, jakaś alergia. Aż nie, ja nie jestem alergikiem, nie mam, nie mam alergii na nic. Ale pastelami rysowałam. Jak sobie ostrze pastele na papierze ściernym, no to one pylą jak kreda. No to ma bardzo taką samą konsystencję jak kreda. I no ten pyłek mi się musiał dostać do nosa. No i, i teraz mi się chce kichać. No, nie ma w tym wielkiej filozofii. Powiem Wam, że jest coś mistycznie magicznego w, w takim zapełnianiu powierzchni tymi krzyżykami. To jest takie, że no robię ten krzyżyk za krzyżykiem, krzyżyk za krzyżykiem, i nagle się z tego wyłania coś, coś zupełnie takiego: no cokolwiek się, po prostu coś się wyłania. Coś, co wcześniej zostało przygotowane, zaprojektowane, i, i jest w tym takie piękno kreacji. A nie od dziś wiadomo, że twórczość wszelaka ma zbawienne działanie dla naszej psychiki. Mhm. No i potwierdzam. Poza tym ta powtarzalność czynności, czyli no to wbicie, przeciągnięcie, w bicie, przeciągnięcie, ma w sobie coś takiego. Medytacyjnego, trochę mantrycznego. I chyba naprawdę bardzo pozytywnie działa na układ nerwowy, no a czemu ty znowu mi się tutaj tak. No wiem, dlaczego on mi, się, on mi gubi ostrość, bo on łapie ostrość na mojej dłoni, a ja nią ruszę. Hmm. I co, teraz słonko zeszło. Na szczęście mam blisko. Roletkę, żeby ją podciągnąć. Mm -hmm, mm -hmm. Momencik... To... To nie... Ale to... Dzisiaj rano obudziłam się razem z budzikiem męża, czyli w pół do szóstej i słyszałam jak za oknem kos, jeszcze ciemno było, zupełnie ciemno. Kos wyśpiewywał arie swoje operowe, a kosy pięknie śpiewają. To takie miłe dla kogoś, kto kocha ptaki. Słyszeć właśnie takiego śpiewaka z samego rana. Sierpówki również już się w pary podobierały, i, i już też mają te zachowania takie około gniazdowe. Jutro podobno ma być przepiękna pogoda, no ale nie będę miała możliwości wyjść na spacer, bo no będę zlecenie mm, kończyła, bo no chcę jutro już skończyć tego lisa, potem chwilę powyszywam, no a potem jadę do Wrocławia na tą pizzę, żeby się spotkać z mężem i, i, i z przyjaciółmi, bo ja dojadę sobie do, do Wrocławia. Ale chcę jutro koniecznie zrobić trochę krzyżyków. No, bo jak to tak? Dzień bez krzyżyków, dniem straconym. W tamtym tygodniu miałam wrażenie, że wystarczy mi tydzień, ażeby zrobić całą stronę. No w tym tygodniu nie, chyba nie dam rady zrobić całej strony, bo jeżeli będzie ładna sobota, to na pewno się z mężem wybierzemy do lasu. Może ładna niedziela będzie, to się wybierzemy, to nie wiem. Natomiast no dzisiaj zrobię, co zrobię. Zamierzam do wieczora robić, więc no na pewno chciałabym skończyć te wszystkie trzy kratki. Staszki mi się wyłączyły. Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego nie powinien mi się w ogóle laptop wyłączyć. No okej, okay, sytuacja uratowana. No mówię, chciałabym dzisiaj Wypełnić te wszystkie tutaj, te trzy, mm, trzy rzędy. No i iść już w dół. No nie wiem, ile mi się uda zrobić. To zależy, jakie będę miała tempo. No ale gdybym robiła stronę na tydzień. Stron mam 30 parę przy czym kilka jest niepełnych, więc ja bym ten haft zrobiła w mniej niż rok. Na razie mam tempo zdecydowanie większe niż ustaliłam sobie powiedzmy biorąc ten haft jako wyzwanie roczne. Bo mi tam wychodziło, że 1800 krzyżyków miesięcznie. No a tygodniowo, przepraszam, tygodniowo. Co to jest 1800 krzyżyków miesięcznie, błagam. Widi się maleńka. Natomiast yy, na razie robię ponad 2000. I to sporo, ponad 2000, bo żeby Was nie skłamać, ja w taki sposób gubili żeby was nie skłamać, to. Hmm, tak Gdym chciała to robić równy rok. znaczy rok? no ja tam odjęłam y, dwa tygodnie, więc 50 tygodni, no bo nie zaczęłam tego z początkiem roku. No to 1800 krzyżyków tygodniowo i tak w pierwszym tygodniu zrobiłam 2,5, w drugim niestety, bo to był ten, ten czas, kiedy tam była moja impreza urodzinowa i wypadły mi całe 3 dni, no to 1182 krzyżyki zrobiłam, no ale w następnym tygodniu już 2,5 z hakiem, potem było tylko 1618. Bo też, bo też mi wypadły dwa dni. Patrzcie, jakie to dwa dni wy... wypadnięte i jaka jest różnica. Coś mam z obiektywem, nie halo. Nie, czy ten obiektyw jest. No nie, teraz mi dobrze wyostrzył. O. No ale na przykład od 1 lutego do 7. Mhm. Mm Mam 2650, a od 8 do wczoraj, ostatni tydzień, to jest 3117 krzyżyków. Ja wiem, że dla kogoś, kto tam robi po 20-25-30 tysięcy miesięcznie, to te 3000 to jest. Ale... Ale mówimy o moich wynikach. Nie każdy od razu umiał biegać. Najpierw trzeba się było nauczyć raczkować. To samo z jazdą na rowerze. Najpierw musisz się nauczyć roczkować, żeby w ogóle potem y, kombinować z rowerem. Dobra. Co ja teraz mam? Ja mam teraz X. -a. Czy ja mam na wleczonego X? -a? A nie, ja już pełnego X robiłam. Czy nie robiłam? Wiecie co? Tak, robiłam. Tylko nie zaznaczyłam, że robiłam. Nie mam następnego koloru nawleczonego to nie będę go teraz szukać. Kochani, ja się z Wami już będę powoli żegnać. Jest już 58 minut. Bardzo Wam dziękuję za, za wytrwałość w oglądaniu, za to, że. Oglądać je do końca. Tym razem żadnego hasła nie będę rzucała, to było takie nie do końca przeze, przeze mnie. To było spontaniczne i nieprzemyślane. Ktoś mógł to odebrać jako pewnego rodzaju wymuszenie, albo sprawdzenie, kto napisze, kto nie napisze. Nie, to zupełnie nie, bo to było takie bardzo. No, w każdym razie. Dziękuję wam za to, że jesteście, że piszecie, że lajkujecie, że karmicie algorytm, który jest głodny. Mm. I co? No i to chyba na dzisiaj tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Nie wiem czy zrobię kawkę w ciągu tygodnia wcześniej czy będzie dopiero pod koniec tygodnia. Natomiast ze swojej strony życzę Wam udanego, spokojnego, ciepłego weekendu. Odpocznijcie. Życzę dużo zdrowia, bo pogoda jest taka zdradliwa. Pogoda dobra na grypę. Niby ciepło, niby słonko, a jednak różne rotawirusy lubią sobie skakać po ludziach i, i wywoływać kaszle, katary i bóle gardła, więc życzę Wam bardzo dużo zdrowia, odporności, dobrego samopoczucia i wszystkiego, co sobie tylko zamarzycie. Do widzenia, kochani Buziaki, Papa.